Dzień dobry, siemanko. Słuchajcie, udało mi się podłączyć już turbinę wiatrową. Zaraz wam pokażę, jak to zrobiłem, co zrobiłem i z czym to się je u mnie. Jak to działa, żebyśmy mieli spojrzenie na to, co tutaj się wydarzyło. Zobaczcie, zmodyfikowałem delikatnie mój sterownik turbiny wiatrowej. Dodałem ten licznik bezprzewodowy. W tej chwili to jest produkcja na obecną chwilę. Tutaj macie porównywalną, także te liczniki mniej więcej na podobnym zakresie, w podobnych widełkach pokazują. Ten tutaj to jest akurat Bluetooth, a ten jest Wi-Fi. Dzięki temu na aplikacji Tuya można odczytywać link. Oczywiście tutaj w górnym rogu wam się wyświetli. No i teraz tak, słuchajcie. Turbina podłączona. Zrobiłem to standardowo oczywiście, bez żadnych tam kombinacji. Próbowałem różne sposoby, ale okazuje się, że to jest najlepszy sposób, słuchajcie. No teraz macie tutaj napięcie turbiny wiatrowej. Ona teraz takie napięcie generuje. Oczywiście przetwornica, która jest tutaj z boku, przetwarza to napięcie na wyższe. No i ładuje sobie tam delikatnie magazyn energii. Oczywiście to jest ładowanie, to jest dużo powiedziane, bo to jest tam 20 W, także to tam jest na razie nic. Aczkolwiek wiatr mamy dosyć słaby, bo jest w tej chwili 4 metry na sekundę, w porywach do 5, także żadne tutaj huragany jeszcze nie występują. No i tak, podłączyłem to w sposób następujący, słuchajcie. Oczywiście doprowadziłem sobie przewód z turbiny trójfazowy tutaj. Podłączyłem go przez ten rozłącznik, tak żebym mógł w razie czego tą turbinę tutaj bezpośrednio rozłączyć jeszcze z tym sterownikiem. To jest oczywiście nie żadne zabezpieczenie, bo 40 A dałem tylko po to, żeby to nie wywalało w razie czego. Aczkolwiek nie sugerujcie się tutaj wielkością, bo to ma tylko służyć jako rozłącznik fizyczny do tej turbiny. To oczywiście jest tymczasowe. Nie wiem, czy wykorzystam jeszcze tego jabla tutaj do czegoś. Na razie to tak podłączyłem sobie, no i do grudnia tak będzie sobie wisieć. Tu jest oczywiście hamulec turbiny wiatrowej, więc jeżeli chcielibyśmy zahamować ją manualnie, ręcznie, to tutaj można to zrobić. Tutaj jest hamulec taki, że jak nacisnę, to oczywiście ona się zatrzyma, bo energia zostanie automatycznie przełączona na rezystor. A to jest hamulec zwierający trzy fazy, który po prostu zastępuje ją całkowicie. Czyli najpierw hamuję sobie tym tutaj, a potem hamuję sobie tamtym. Sterownik oczywiście ten, który na moich filmach, tutaj możecie go zobaczyć, teraz wygląda w ten sposób. A więc tak, podłączyłem sobie trzy fazy tutaj przez ten rozłącznik. No i oczywiście podłączyłem sobie rezystor, który wychodzi tutaj do rezystora. Dodatkowo te fazy tutaj zmostkowałem sobie z tym tutaj rozłącznikiem, który będzie mi zwierał na... robił zwarcie międzyfazowe, tak jak powiedziałem wcześniej. No dobra, to jest to. No i jak tutaj zasilanie wyszło z tego? To jest plus i minus. Przewody wychodzą zasilające. No i one są podłączone tutaj do busbarów, słuchajcie. Co to daje? Daje to ładowanie akumulatora bez żadnych problemów tak naprawdę. Nie mogę tego kontrolować przez DEJE z racji tego, że moja turbina jest 48V, a napięcie pracy DEJE jest dosyć dużo wyższe, bo jest bodajże od 160V, tak jak mówiłem wcześniej, MPPT. Od 160 do 800V jest zakres napięcia pracy, więc wydaje mi się, że ta turbina nie sprawdziłaby się tutaj. To jest turbina niskonapięciowa, więc ona raczej tutaj nie działałaby podłączona pod jedno z MPPT. No i tak zrobiłem, że podłączyłem ją bezpośrednio. Oczywiście musiałem skonfigurować napięcia pracy tego sterownika, bo on był wcześniej skonfigurowany pod oczywiście pod magazyn z akumulatorów trakcyjnych. No i tutaj oczywiście na razie, na wstępie ustawiłem napięcie pracy 56V, to jest ładowanie z przetwornicy, czyli ona w tej chwili ładuje napięciem 56V. Oczywiście prądu żadnego tutaj nie ma, w tej chwili 0,6 A, także 0,1, 0,06, nawet widzicie, to dosyć mało wydajne wiatry są w tej chwili. O, tutaj macie, o, takie w tej chwili wiatry planują, 2,6, 3,6, no i tak dobrze, że coś tam się rusza. Także tak to wygląda, ale mam podgląd też do napięcia magazynu energii. Tutaj jest napięcie 52,6V, napięcie na turbinie 21V, no i tutaj 52,6 napięcie magazynu energii. Tak to tutaj wygląda. Także podłączone jest pod magazyn energii bezpośrednio, ale przez busbary. Tak, to jest takie połączenie zbiorcze, tak jak wcześniej też widzieliście, ładuje to mi
magazyn energii. Miejmy nadzieję, że będzie się sprawować dobrze. Hamulce też są ustawione odpowiednio, żeby napięcie nie przekroczyło tego właśnie progu 56 V. Magazyn energii może być ładowany z napięciem tutaj, jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia tutaj naszego magazynu energii, to widzicie, że falownik ma ustawione, że może ładować 57,6. Dlatego ja ustawiłem troszkę niżej, żeby to napięcie tutaj po prostu nie zostało przekroczone. A umówmy się, że zimą napięcie z paneli raczej nie naładuje tego magazynu energii, więc głównym tutaj prowodyrem ładowania będzie tylko i wyłącznie w tej chwili, znaczy na razie jeszcze nie, ale już wkrótce ten oto sterownik i turbina wiatrowa. No i próbowałem oczywiście podłączyć to pod złącze GEN, no bo nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował wszystkich możliwości. Słuchajcie, pod złącze GEN oczywiście się tego nie da zrobić. Wydawałoby się proste, ale próbowałem użyć mojego falownika starego, tego iGrida SV4, którego mam, też już wykorzystuję w tej chwili do czegoś, zaraz Wam pokażę w następnym materiale. No ale na obecną chwilę to wygląda tak, że iGrid niestety nie wysyła tej energii z magazynu energii, tego trakcyjnego, który tam jest, tylko i wyłącznie nadwyżki, więc, bo ustawić można tam ten magazyn energii jako mikroinwerter, więc on może działać jako mikroinwerter, oddawać energię do sieci, aczkolwiek no niestety oddaje tylko nadwyżki, więc nie oddaje tego, co tam ma w magazynie, a turbina ładowała magazyn energii, więc to tak nie da rady. Nie da rady tam w ten sposób też ustawić jako generator, bo falownik jednofazowy nie może pracować jako generator z falownikiem DE trójfazowym. Falownik DE trójfazowy obsługuje tylko i wyłącznie generatory trójfazowe, więc w momencie, gdy podłączyłem sobie wyjście z tamtego falownika, z tamtego wyjścia load z iGrid SV4 do DE tutaj na jedną fazę, okazało się, że widzi to napięcie bezproblemowo, aczkolwiek nic z nim nie robi, bo czekał sobie cały czas cierpliwie, aż ja mu dostarczę kolejne dwie fazy. Więc ten układ także nie współpracuje. Oczywiście odradzam też podłączanie sobie tego pod, jak ktoś wspomniał, MPPT. Można tam to napięcie wyprostować, wygładzić i pod MPPT, ale to nie jest wydajne. Falownik ciągnie ile się da. No i tak to niestety można sobie przeciążyć jeden albo drugi. Nic się nie stanie, ale wyskoczą jakieś pewnie błędy i tak dalej, więc tego nie robimy. Podłączyłem to po Bożemu, czyli wyjście z falownika, znaczy z tego, z sterownika turbiny wiatrowej podłączone jest przez te busbary plus i minus łącznie z magazynem energii. Oczywiście tu jest zabezpieczenie, ale to takie tylko rozłączenie ręczne. Więc tak to mniej więcej się tu u mnie przedstawia. Mam nadzieję, że teraz już trochę rozwiałem wątpliwości, jak jest podłączona u mnie turbina wiatrowa. No fajne jest to, że dzięki temu można sobie zdalnie w bardzo prosty sposób odczytywać parametry ładowania na żywo, bez żadnych opóźnień. Tam jest taka opcja przełącz widok na żywo. Jeżeli byście chcieli na przykład zobaczyć, jak na żywo produkuje ta turbina, ja spróbuję tam jakiś materiał dograć jeszcze, jakiegoś shorta wrzucę, to pokażę Wam, jak to działa na drugim telefonie i będziemy próbować te dane udostępniać. Teraz zrobimy reset oczywiście, tak jak mówiłem. Mamy w tej chwili tutaj jakąś energię wyprodukowaną, ale sobie tutaj wejdziemy gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj. No i szukamy sobie czegoś w tym rodzaju. Kasujemy wszystkie dane. Wszystkie dane są skasowane, widzicie? Teraz wracamy sobie do, jeszcze raz dla pewności. Wszystkie dane są wyczyszczone. Sterownik pokazuje w tej chwili zero energii praktycznie, zero pojemności załadowanej do magazynu energii. No i od dnia dzisiejszego, czyli od, jak patrzę teraz sobie na zegarek, słuchajcie, mamy 19 października, godzina 15. Od tej godziny będziemy sobie zliczać
energię elektryczną wyprodukowaną przez moją turbinę wiatrową Instabreeze, która jest sobie zamontowana na nowym maszcie, jak już widzieliście wcześniej. Ona oczywiście się kręci, pracuje sobie. Wiatr na razie jest dosyć słaby, tak jak mówiłem, ale bywały tutaj już chwile, że ona wykręcała mi 200-300 W, nawet pół kilowata przez chwilę. Tutaj oczywiście wiatr jest z takiego kierunku, że te drzewa trochę mi tutaj odbijają go, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Także tak to wygląda u mnie. Dobra, słuchajcie, następny materiał, który wrzucę, będzie o mikroinwerterze, bo wykorzystałem tamten falownik jako mikroinwerter i chcę Wam pokazać, jak to zrobić, żebyście mogli zużyć swoje stare falowniki, jeżeli macie, ewentualnie dokupić sobie jakiś po taniości i użyć go jako mikroinwerter. Ale to w następnym materiale. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.